Cześć! To Janek z kanału BrickStrix. W dzisiejszym odcinku poznacie moją recenzję zestawu 6333. Zapraszam! Zestaw 6333, czyli kaskaderski motocykl Vanna, zawiera 14 elementów, jedną minifigurkę, a jego cena katalogowa to 34,99 zł. Ja nie przepadam za serią LEGO City Stunts, ale jak zobaczyłem w maju na zapowiedziach, że będzie taki świetny, humorystyczny zestaw, to pomyślałem, muszę go mieć. Także spakowałem się, pojechałem do LEGO Store'u we Wrocławiu, aby go kupić po prostu. Ale pewnie wielu z Was powiedziałoby, po co jechałeś, pewnie na internecie byłoby taniej kupić. Ale jak spojrzałem na stronę Promoklocki, to zobaczyłem, że najtaniej jest w sklepie LEGO, czyli za cenę katalogową można zdobyć ten zestaw. Także po co mam czekać, zanim przyjdzie mi dostawa z Allegro? Jak można od razu pojechać oraz go zdobyć? Na przedniej stronie pudełka widzimy motocyklistę oraz jego motor. Natomiast na tylnej widzimy, że jakoś go naciągając, można go napędzić i będzie sam jechał. Okej, teraz czas otworzyć pudełko. Okej, mamy tak. Mamy woreczek, wannę jako podstawę motoru oraz instrukcję, która jest niestety no pogięta, ale w takim małym pudełku musiała się znaleźć, więc no mogłem się tego spodziewać. No i jeszcze mamy tutaj podwozie i uwaga. Aha, bo to tak będzie. O, podwozie jedzie, czyli raczej będzie jechał. Dobra, ja teraz idę złożyć, więc dajcie mi chwilkę. Okej, zestaw jest już złożony. Od czego by tu zacząć? Może zaczniemy od figurki. Okej, figurka to jest taki po prostu można powiedzieć, że taki pan, który przyszedł sobie popływać. Ma on kąpielówki, kapok, maskę do pływania, którą można tak otwierać. Ma taki wyraz twarzy, jest uśmiechnięty, ale również może mieć taki wyraz twarzy, gdzie po prostu jest, tak nabiera powietrza, można powiedzieć. I możemy mu dać zamiast tego maski do pływania, możemy mu dać włoski. Okej, teraz nadszedł czas na główną część programu, czyli motor. Tu jest naprawdę świetny. Na motorze jest nadruk kaczuszki, jest zwykła gumowa kaczka, jest kran i uwaga, są napędzane koła. Czyli jeżeli popchnę do przodu motor i go puszczę, to on pojedzie do przodu. Natomiast jeżeli go puszczę tak do tyłu, to on również może cofać. Także jest to bardzo fajne i motor bardzo mi się podoba. I to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem. Napiszcie w komentarzu swoją opinię zestawu. Moja to jest 10 na 10 według mnie. Bardzo świetny, humorystyczny zestaw. Jeżeli lubicie tą serię LEGO Stunts, to musicie go mieć w swojej kolekcji. Natomiast jeżeli nie znacie albo nie lubicie, tak jak ja nie lubiłem tej serii, ale ją właśnie chyba teraz polubiłem dzięki temu zestawowi. No ale dobra, my widzimy się w kolejnym odcinku.